Możecie sobie, moi drodzy, wyobrazić, co się wtedy stało, by opisać to. Słów jest wprost za mało. Przerażenie zaciska wprost gardło. Powiem krótko, wilczysko się wdarło i ryknęło. To rzekłszy wilk, połknął staruszkę, tak jak wróbel połyka muszkę. Ale kiszki wciąż grały mu marsza, bowiem babcia, osoba starsza, była koścista i chuda, więc obiad nie bardzo się udał. Włącz mikrofon. Oczka, to sobie poprawię, ale zanim ten ptaszek tu sfrunie, przeobrazić się muszę w babunię. Włożę czepek staruszki na głowę. Gdzie piżama? O jest, proszę. Gotowe. Teraz hop, hop. Podbierzemy do łóżka. O! Lusterko. No tak, jeszcze chwilka. Wykopana babunia. Staruszka. Niepodobna zupełnie do wilka. Teraz hop, podbierzemy i jeszcze schowam. Widać pazurek. Idzie. Idzie kapturek. Pobiegnę na wzgórek, a las mi gra. Czerwony kapturek to ja. Zda się tak. O, już chatka babuni. Co też się u niej dzieje? Ucieszy się, gdy zobaczy czerwonego kapturka. A to co? Na drzewie wiewiórka rzuca we mnie orzechy. To pewnie z uciechy. Nie, złości się jak jędza, po prostu mnie odpędza. Wiewióreczko, cóż to znaczy? Dawniej witałaś mnie inaczej. Powiem babci, dostaniesz burę. Kto tam? To ja, czerwony kapturek. Sporym lasem przybiegłam tu sama. Z lekarstwami przysyła mnie mama. Wejdź, kochanie! Już idę, już lecę. Babciu, a może zapalić świecę? Nie, nie! Ja wolę, kiedy jest ciemno. Chodź, kapturku, przywitaj się ze mną. Babciu, taki dziwny masz głos. Dlaczego mówisz przez nos? Jesteś głupia. Ugryzła mnie osa. A zresztą, co masz do mojego nosa? Babciu, dlaczego jesteś taka zła? Boś za długo do mnie szła. A zresztą nie pytaj więcej. Chodź. Nie pytaj. Przywitaj się i usiądź tu przy mnie. Babciu, a gdzie twoje ręce? Pod pierzyną, bo mi marzną na zimnie. Chodź tutaj. Usiądź przy mnie. Babciu, ja się trochę boję. Te zęby to jakieś nie twoje. Dobre są każde zęby, które prowadzą do gęby. A że gryź tymi zębami wygodnie, zaraz ci to udowodnię. To rzekłszy wilk połknął dziewuszkę, jak wróbel połyka muszkę. Oblizał się, jezorem mlasnął, w las pod pierzynę i zasnął. Nie troszcząc się więcej o nic, ale to, moi drodzy, nie koniec. O nie, bo właśnie z Dąbrowy szedł w tamte strony gajowy. Posłuchał, co wil wyśpiewał. Posłuchał, co szumią drzewa. Potem jeszcze przybiegła wiewiórka. I tak się dowiedział o losie czerwonego kapturka.
Przez lasy, przez dąbrowy wędruje gajowy. Na trąbce w lesie gra i gra, a echo niesie gra. Ma broń nabitą w dłoni, ta broń go obroni. Niestraszny mu jest niedźwiedź zły, niestraszne mu są wilcze kły. Przez lasy, przez dąbrowy wędruje gajowy. Na trąbce w lesie gra i gra, a echo niesie gra. Gajowy idzie, wydłuża krok, bo już dookoła zapada zmrok i głos puchacza leci przez knieje. W oddali chatka babci widnieje. Idzie gajowy, patrzy przez szybkę. O, tu potrzebne działanie szybkie. Chodzi do środka, zapałką świeci i cóż zobaczył, zgadnijcie dzieci. Wilk pod pierzyną spokojnie chrapie, trzyma czerwoną czapeczkę w łapie, a brzuch ma taki pękaty, że zajmuje niemal pół chaty. Gajowy mu do gardła przystawił dwururkę. Hej, wilku bury! Łapy do góry! Co zrobisz z babcią czerwonym kapturkiem? Oddaj je, bo ci szyję kulą i przeszyję. Ojej! O co tyle hałasu? Zapomniałem wrócić do lasu. Myślałem, że to niedziela litości, panie gajowy. Niech pan nie szczerze. O litości nie ma mowy. Będziesz miał wilku nauczkę. Oddawaj babkę i wnuczkę. A jak nie, to potem. Ojej, już jak to jest z powrotem, to nie pan tym lupem odsunie. Muszę się wytężyć, maluczko. Masz pan babkę? Babkę. Raz. Razem z wnuczką. I wyobraźcie sobie, że z paszczy wyskoczyły mu obie nienaruszone, a przy tym w stanie całkiem przyzwoitym. Babcia, nawet uzdrowiona, czerwonego kapturka chwyciła w ramiona i tak się całowały, ściskały, że odzyskały zaraz i humor, i siły. A potem gajowemu rzuciły się na szyję. Cóż my możemy dać panu w podzięce? Chyba ten kapturek czerwony mojej wnuczki. Świetnie, niech go pan przymierzy. Gajowy był w siódmym niebie, okręcił babcię dookoła siebie, uściskał się z czerwonym kapturkiem, a wilka bardzo mocno związał sznurkiem i powiózł od zaraz do Warszawy. Oto jest koniec bajki i koniec zabawy. Ale wiecie, co z wilkiem się dzieje? Wilk pożegnać musiał knieje i zamieszkał w warszawskim zoo, gdzie niezbyt mu wesoło. To też jest na wszystkich zły i przez kraty szczerzy kły. Nie podchodźcie do klatki zbyt blisko, bo to bardzo niedobre wilczysko. A teraz już, dzieci, koniec. Nie pytajcie mnie więcej o nic, bo gdybym coś więcej wiedział, sam bym wam to opowiedział.